Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak stworzyć botowalnego pendrive'a na systemie macOS High Sierra. Aby tego dokonać, musimy na samym początku otworzyć sobie Mac App Store'a oraz pobrać nasz system, który będzie się znajdował tutaj. I tutaj zamiast u mnie otwórz, ja już mam ten system pobrany, powinno być napisane pobierz. W momencie, kiedy ten system zainstalujemy, a raczej pobierzemy, przepraszam, to otwieramy sobie Findera i widzimy, że ten system jest już tutaj u nas dostępny. Jednakże zanim w ogóle cokolwiek zrobimy, to potrzebny nam jest rzeczony pendrive. Aby go utworzyć, potrzebujemy otworzyć sobie narzędzia dyskowe. Gdy już nasze narzędzia dyskowe się otworzą, instaluje nasz pendrive. Trzeba sformatować go, czyli wymazać według Apple'a, Macintosha, i nazwać go na przykład tak jak ja tutaj High Sierra, i musi on być tutaj zachowany jako główny rekord rozruchowy oraz musi tu być do formatu macOS Extended kronikowany. Ja już mam go sformatowanego, więc nie będę tej operacji wykonał drugi raz, nie ma to najmniejszego sensu. Tak więc przejdźmy sobie do samej instalacji oraz terminala. Aby cokolwiek wykonać w terminalu, musimy go otworzyć i wpisać komendę. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj jest poprzednia, którą testowałem sobie. Czyli wpiszmy ją sobie jeszcze raz na żywo. To będzie sudo. Ten początek sudo służy do tego, abyśmy mogli utworzyć naszego pendrive'a poprzez terminal. I ta komenda sudo to jest tak jakby nadanie, odpalenie tego całego skryptu sprawami administratora. Mniej więcej tak to wygląda. Aby dalej przejść do kontynuacji, musimy otworzyć sobie Findera, otworzyć nasz plik instalacyjny, pokaż zawartość pakietu, przechodzimy sobie do Contents, Resources, Create Install Media i przeciągamy to do naszego terminala. Tu już mamy tak naprawdę niemalże wszystko gotowe. Dalej trzeba kliknąć myślnik volume, w ten sposób spacja, i przeciągamy sobie nasz volume, czyli nasz pendrive, o tutaj. W tym momencie komputer wie, że musi przerzucić instalatora na pendrive'a. Jednakże dalej musimy kliknąć jeszcze raz myślnik i wpisać application path. Application path. W tym momencie wracamy sobie do Findera i do naszego głównego pliku instalacyjnego i przenosimy go w taki sposób. Gdy już go przeniesiemy, to mamy tak naprawdę wszystko gotowe. Klikamy sobie Enter i trzeba tutaj wpisać hasło. Wpisujemy sobie oczywiście hasło. Pyk. I komputer nas się pyta, czy jesteśmy gotowi, aby to wykonać. Mówi, że musi wyczyścić jeszcze raz nasz cały dysk, który nazywa się High Sierra, i czy chcemy wykonać tą operację. Klikamy Y, czyli Yes, i Enter. I teraz nam się wykonuje cały tak naprawdę proces. Ze względu na to, że ten proces zależnie od komputera może trochę potrwać, to ja wrócę do Was, gdy już tak na dobrą sprawę wszystko się tutaj wykona. Tak niemalże się już wykonało. Także ja tutaj zetnę albo to przyspieszę i za chwilę do Was wrócę. Jak możemy zauważyć, cała operacja została pomyślnie zakończona. Tutaj wszystko już się wykonało i w tej chwili mamy gotowego pendrive'a. U Was to zajęło kilka sekund, u mnie zajęło to jakieś 10-15 minut, aby wszystko się tutaj przerzuciło. W tym momencie już możemy zamknąć nasz terminal. Proces został zakończony i możemy to sobie elegancko wszystko pozamykać. Sprawdźmy na naszym pendrive'ie teraz, czy wszystko się zgadza. Otwórzmy go zatem sobie i jak widzimy, mamy tutaj instalację macOS High Sierra. Pokaż zawartość pakietu. Jak widzimy, wszystko to, co było, jak najbardziej się zgadza. I w tym momencie mamy pendrive'a gotowego do jakichkolwiek akcji.
Jeżeli ten poradnik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, czekaj na więcej takich poradników w ciągu, tak na dobrą sprawę, kilku dni. Powinien pokazać się nowy odcinek, w którym będę pokazywać, jak zrobić czystą instalację. W tym odcinku zostawimy sobie z gotowego botowalnego pendrive'a, a już niedługo powinien pokazać się inny odcinek. Oczywiście dziękuję Wam wszystkim tym, którym się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani, co będzie dalej na tym kanale przedstawiane, zatem zapraszam serdecznie, ponieważ takich filmów będzie więcej. Ja w tej chwili się z Wami żegnam, życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia i mam nadzieję, że ten film Wam w jakiś sposób pomógł. Także na razie.